Siemanko, bo chciecie, to już ostatni odcinek Bieszczadzkiej Trylogii. Wracamy w tę zmarzlinę i teraz macie okazję zobaczyć kilka ujęć z marszu na Rawkę Małą oraz Dużą. W tym marszu brała udział Natalia oraz Kasia z Robertem, którzy towarzyszą nam podczas tego wypadu. Dlaczego mnie tam nie ma? A to za chwilę się wyjaśni. Natalia jednak znalazła trochę ciepła w dłoniach, by wcisnąć przycisk nagrywania i z tego wyszło kilka ładnych ujęć, jakie chciałbym wam pokazać. Mamy dzień czwarty naszej wyprawy. Dzień trzeci nam uciekł, ponieważ ja zdezerterowałem. Natalia jednak nie i wyruszyła, zdobyła zarówno Rawkę Małą, jak i Dużą. A ja mam wrażenie, że jestem najwolniej chodzącą osobą w całej Polsce, czy na całym kontynencie, ponieważ w kategorii od 7 lat w górę zawsze jestem ostatni, czyli po ostatnich dniach marszów dochodzę do wniosku, że nawet dzieci są ode mnie szybsze. Pogoda przy podejściu wygląda bardzo optymistycznie, jest przejrzyście, ale przypuszczam, że jak wejdziemy na Bukowe Berdo, to przywita nas mróz i zimny wiatr. Ale jestem trochę podekscytowany, wydaje mi się, że będzie przepięknie. To co? Atakujemy i próbuję odzyskać trochę własnego męskiego honoru za ten wczorajszy dzień pominięty. Gdy tylko przebiliśmy się nad drzewa w drodze na Bukowe Berdo, pogoda nas nie zaskoczyła. Bez zwątpienia podążamy żółtym szlakiem, którego odnogi koloru niebieskiego są zamknięte ze względu na latające helikoptery pracujące nad remontem tras. Ogólnie ten wyjazd wypadł w feralnym okresie prac remontowych i sporo tras było zamkniętych, ale dobrze, że ktoś o nie dba. Jak się domyślacie, na żaden helikopter nie natrafiliśmy przez szadź. Szadź to ten rodzaj zjawiska atmosferycznego, o którym powiem wam więcej za chwilę. Tymczasem ruszajmy dalej na wysokość 1311 metrów. O, a tutaj mamy... Korolowce Bieszczadzkie. Wcale nie trzeba lecieć do jakichś tam ciepłych krajów, żeby korolowce podziwiać. Proszę bardzo. Przy okazji też możecie zobaczyć to, o czym mówiłem, czyli że wlekę się na samym końcu. Na szczęście Kasia i Robert, którzy nam towarzyszą, są bardzo wyrozumiali i cierpliwi. Albo po prostu świadomi, że przyjechali naszym autem, a do kwatery mają 40 km. Raczej nie polegajcie na naszych podpowiedziach survivalowych, jak przetrwać w górach, bo nie chcemy was mieć na sumieniu. Ta pogoda ma jedną ogromną wadę. Poza oczywiście temperaturą, wiatrem i niską widocznością, strasznie utrudnia robienie zdjęć i ujęć, więc przeciągając to jedno długie ujęcie, powiem wam, czym jest szać. Szać to zjawisko atmosferyczne, jakie właśnie widzicie. Szać także towarzyszyła nam na Połoninie Caryńskiej. Jest to osad atmosferyczny w postaci zlepionych ze sobą kryształków lodowych. Powstaje, gdy przechłodzone krople wody osadzają się na wychłodzonych przedmiotach, czyli tutaj roślinności i elementach wyznaczających trasę. Występuje najczęściej właśnie w takie mgliste poranki. Nie znaczy to, że temperatura jest drastycznie niska. Przy gruncie nadal było powyżej zera, przez co brnęliśmy w błocie. Bonusowym utrudnieniem są igły lodu, które wbijają wam się w oko, kiedy tylko spojrzycie pod wiatr. Właśnie temu zjawisku zawdzięczamy te piękne widoki. Szać często mylona jest ze szronem. Szron jednak objawia się w postaci igiełek lodu na powierzchni, a szać jest wyraźnie pozlepianym lodem. My tu gadu gadu, a tu trzeba pstryknąć fotę znaczkowi, że byliśmy. Jestem orzechowym. No
zielniki chodakowskiej nie zamarzają, ale są cholernie twarde w tych warunkach. Można zęby połamać. Co robisz? Mniej więcej. A wy co robicie? Chcemy powiedzieć tutaj, korzystając z okazji, że chwila przerwy od wiatru, że bardzo się cieszymy, że mogliśmy ten wspaniały czas spędzić z wami. Inaczej ten wyjazd byłby do dupy. Bo chcieć to móc po prostu to wspaniali kompanii. Polecamy ich na przyszłość. Ale nie oddamy ich bez walki. Uwaga, idzie rzyk tęczą. Robert, czy ty się zgadzasz z tym, co powiedziała właśnie twoja małżonka? Ja się nie zgadzam, nie zabierajcie nigdzie ze sobą. No chyba wiatr jednak uszkodził dźwięk. Pomachajcie jeszcze teraz i powiedzcie coś fajnego. Coś fajnego! A może teraz do odmiany Witki na walizkach! Łup, łup! Rzeczywiście, Natalio, jest pięknie, choć kiedy to oglądacie w styczniu, to śnieg i zimno nie robi już pewnie na was żadnego wrażenia. Jednak po tej krótkiej, aczkolwiek intensywnej wyprawie zgodnie twierdzimy, że syndromu paryskiego w Bieszczadach nie stwierdziliśmy. Na pewno tutaj wrócimy jeszcze nie raz. W dzisiejszych czasach, kiedy ilość kierunków podróży mocno się ograniczyła, to może bardziej docenimy walory podróżnicze Polski. Ostatnie ujęcia tej krainy zakutej w lodzie, która dała nam nie tylko zakwasy, ale też pozwoliła złapać głęboki oddech, oczyścić umysł i odnowić energię do kolejnych podróży. Bukowe berdo zdobyte. Jestem z siebie, z nas dumny, że daliśmy radę. Dla innych to pewnie nie był taki wielki wyczyn jak dla mnie. Dla mnie tak, odzyskałem trochę honoru, można powiedzieć, że wracam z tarczą, nie na tarczy. O czym jeszcze bardzo chciałem wam powiedzieć już na samo zakończenie, to są dwie sprawy. Po pierwsze, jeżeli znacie kogoś, kogo historia jest ciekawa, interesująca, jest oddany swojej pasji, i nie mówię tu, że to musi być tylko tematyka podróżnicza, jak nie podróże, to może jakieś rękodzieła, może jakaś fajna kolekcja, może jakieś ciekawe historie. I ta osoba, przyjaciel, rodzina, chciałaby opowiedzieć o tym przed kamerą, abyśmy mogli zrobić z tego vloga, napiszcie do nas na maila, który jest na dole i pomyślimy, zrobimy może jedną historię, może jakiś zbiór historii o kolekcjonerach. No coś wymyślimy. Piszcie! Po drugie, przerwa na bezczelną reklamę. Masz bałagan w swoich ujęciach? Wspomnienia też już trochę niewyraźne? Vlogoventura zmontuje z twoich ujęć i zdjęć film z twojej podróży. To proste. Wejdź na www.vlogoventura.pl, wybierz swój pakiet, wyślij nam materiały i wspólnie stworzymy remake twoich przygód. To będzie naprawdę fajna pamiątka, zobaczysz. Vlogoventura to może być film z twoich wspomnień. Właśnie oficjalnie zajmujemy się montażem filmów z waszych ujęć, z telefonu, z kamery. Nawet z kalkulatora, jak mogliście coś zrobić. Ale montujemy z tego fajne filmy podróżnicze i możecie być pewni, że robię to ja. Idzie zima, wykorzystajcie ten czas, to wszystko, co wam zalega na telefonach, wyślijcie do mnie, a ja zrobię z tego jakiś fajny film, pogadamy o tym, zrobimy właśnie taki wspólny projekt. I nie muszą to być tylko podróże, mogą też być to również na przykład filmy rodzinne, jakieś spotkania, eventy, wydarzenia z waszego życia. Coś, co chcielibyście zsumować i przekuć w jeden konkretny film. Linki wszystkie do Vlogoventury są na dole. Wejdźcie, napiszcie, pomyślimy bo jeszcze nie skończyłem. Jeżeli napiszecie w kolcie rabatowym Światu na głowie, obiecuję 20% zniżkę. A co mi tam? Tylko dla bochcieciów, dla tych, którzy dotarli tak daleko w tym vlogu. No, to już chyba wszystko. Dzięki wielkie.
Mam nadzieję, że to będzie preludium do kolejnych vlogów, a w następnym spróbujmy czegoś nowego, reportażu. Trzymajcie się, bo chcecie. Do zobaczenia.